To jest poranek w Telewizji Republika, a dziś mamy 31 dzień października. W studiu witam mojego i państwa kolejnego gościa. A jest nim pan Mariusz Dzierżawski z Fundacji Pro Prawo do Życia. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Będziemy rozmawiać o wyroku bulwersującym, trzeba to powiedzieć od razu, o bulwersującym procesie w ogóle całym, który przed Sądem Rejonowym w Rzeszowie miał miejsce. Proces karny. Oskarżeni zostali pan Jacek Kotula i pan Przemysław Sycz, obrońcy życia, którzy protestowali przed szpitalem o nazwie nomen omen Pro Familia, szpitalem, w którym dokonuje się aborcji. Oni nazwali rzecz po imieniu, na transparentach, także w okrzykach, które wznosili, było słychać, że aborcja to zabijanie. No i sąd zakneblował im usta. Jak pan to skomentuje? Drobne sprostowanie. W Rzeszowie toczą się dwa procesy. Ten wyrok, o którym pan wspominał, to w procesie cywilnym zapadł. I komentarz do tego to może być taki. Po pierwsze, robimy akcje pokazujące, czym jest aborcja, od kilkunastu lat. Po prostu pokazujemy, jak aborcja wygląda, i no, nazywamy rzecz po imieniu. Taką może najbardziej spektakularną sprawą z tym związaną była debata sejmowa w ubiegłym roku, kiedy pani Kaja Godek w Sejmie mówiła o zabijaniu dzieci. Pamiętamy marszałek Wandę Nowicką, która wówczas prowadziła obrady, która... Nie, wtedy pani Kopacz prowadziła obrady. Marszałek Nowicka była obecna na sali, ale jako przedstawicielka twojego ruchu. Tymczasem pani wówczas marszałek Kopacz uciszyła panią Godek wtedy, kiedy ta nazywała aborcję zabijaniem. Próbowała uciszyć. Kaja Godek nie jest z tych, co się dadzą tak łatwo uciszyć. Także no, zwolennicy aborcji usiłują nas zakneblować. To znaczy usiłują uniemożliwić mówienie prawdy. Tak, bo tutaj w tym sporze o aborcję najważniejsza jest prawda. No jak ona wygląda, przypomnijmy z takiego czysto medycznego punktu widzenia, bo on jest tutaj najważniejszy. W gruncie rzeczy nie chodzi o sprawy światopoglądowe, chodzi o rozstrzygnięcia natury naukowej. No więc można powiedzieć tak, że 30 lat temu ktoś mógłby mieć wątpliwości. Dzisiaj tych wątpliwości nie ma. To znaczy na początku tego procesu mamy żywe dziecko w łonie matki, a na koniec mamy martwe dziecko. I teraz to jest... I właśnie co do tego nie ma wątpliwości. Wątpliwości są co do tego, czy nazywania istoty ludzkiej w łonie matki dzieckiem. Ale ci sami ludzie, którzy mówią, nie, to nie dziecko, to płód. I jeśli chodzi o, nie wiem, ich o płód księżnej Kate, to ten płód już w trzecim, czwartym miesiącu już jest dzieckiem. Także, ale nie ma wątpliwości, że to jest istota ludzka i że ona jest żywa. A po dokonaniu aborcji ta istota ludzka jest martwa. Więc tu wydaje się, że no, absurdalne skazywanie kogoś za to, że mówi prawdę. No, ale przecież są w Polsce ginekolodzy. Mieliśmy niedawno do czynienia z występami takich nawet ludzi z tytułami profesorskimi, którzy dokonują aborcji, pokazują się przed kamerami i którzy negują to, co pan mówi. To ja tego nie znam, bo nawet pan Dębski... No właśnie, słynny pan Dębski. Tak, to on nie ma wątpliwości, że życie ludzkie zaczyna się od poczęcia i że na zakończenie w książce, którą wydał ostatnio, to jest właściwie on szydzi z kobiet, które przychodzą na aborcję i mówią, ale żeby maleństwu nic się nie stało.
No, to jest niemożliwe. Także to nawet zdeklarowani aborterzy to przyznają, bo to jest oczywiste. Można, zwłaszcza w dobie ultrasonografii, no to można ten cały proces prześledzić. I jeśli zwolennicy aborcji, aborterzy mówią, że aborcja to nie jest zabijanie, no to niech zarejestrują na ultrasonografię. Są już wideo bardzo wysokiej jakości, jak to wygląda. Niech pokażą to publiczności i będzie można stwierdzić, czy jak jest w rzeczywistości. Czy ten proces, który się toczy w Rzeszowie, te procesy, to jest jakiś precedens? Bo wiadomo, że tego rodzaju dyskusje toczą się od dawna. To jest bardzo gorący spór, natychmiast chwytany przez największe media. Ale dotąd słyszeliśmy o jego odsłonach właśnie w studiach telewizyjnych, podczas pikiet, także w Sejmie. Czy sięgano do tej pory po tego typu środki, jak procesy sądowe wytaczane obrońcom życia? Tak. Czy to jest precedens? Tak, tak. To już było od 2000. Pierwsze procesy mieliśmy w 2005 roku. Tyle, że te procesy miały nieco inną konstrukcję. To znaczy zarzutem było wywoływanie zgorszenia w miejscu publicznym. To znaczy pokazywanie zdjęć z aborcji, no, czyli pokazywanie prawdy aborcji. Próbowali nasi przeciwnicy powstrzymać, zakazać nam tego, bo to jest wywoływanie zgorszenia w miejscu publicznym. Mieliśmy 9 takich procesów. Wszystkie wygraliśmy. No, ale to jest taki zarzut estetycznej w gruncie rzeczy natury. Tutaj natomiast chodzi o zanegowanie, jak pan mówi, no tak naprawdę oczywistej prawdy w świetle wyników dzisiejszej nauki. No właśnie, bo to jest zaskakujące, że pani sędzia Kocuj z Sądu Okręgowego w Rzeszowie w tak oczywisty sposób zanegowała prawdę. No ja mam nadzieję, że w sądzie apelacyjnym ten wyrok się nie utrzyma, bo on jest idiotyczny. On jest po prostu idiotyczny. No jak można mówić, że zabijanie nie jest zabijaniem? Ale tu jest jeszcze jeden ciekawy aspekt, bo ja przypuszczam, że pani Kocuj miała obawy takie, że ujawnienie uzasadnienia do tego wyroku może być dla niej kłopotliwe, dlatego postanowiła utajnić. I to jest też taki, nie wiem, PRL-owski czy ogólnie totalitarna taka metoda, żeby nie mówić, tak, żeby tych rzeczy istotnych nie mówić, spróbować przemilczeć. A w tym uzasadnieniu znajduje się między innymi, zdaje się, zeznanie czy ekspertyza pana profesora Skręta, właśnie lekarza. To już jest następny. Pan w tej chwili odnosi się do procesu karnego, bo tam toczą się jednocześnie dwa procesy. W każdym razie pan profesor Skręt mówi, no jest oczywiste, że życie ludzkie zaczyna się od poczęcia. O tym procesie i o kneblowaniu ust obrońcom życia opowiadał pan Mariusz Dzierżawski z Fundacji Pro Prawo do Życia. Dziękuję uprzejmie za tę rozmowę. Bardzo dziękuję. A już teraz skrót najważniejszych informacji. Zapraszam.